Siemanko, witam wszystkich na kolejnym moim filmiku. Tym razem zabiorę Was do pięknej krainy Tysiąca Jezior, czyli na moje kochane Mazury. I zobaczycie, że łowienie dużych karpi z wód PZW jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście, jeśli do tego wszystkiego odpowiednio się podejdzie. My wraz z Rafałem i Danielem wybraliśmy się właśnie na jedną z takich mazurskich wód. Można powiedzieć, że na jezioro, które odkryłem. Trafiłem tam w poprzednim roku i była to moja czwarta zasiadka na tej wodzie, a chłopaki byli pierwszy raz, no i plan był tylko jeden. Chcieliśmy położyć na macie jak najwięcej, największych karpi podczas tej zasiadki. Może na początek krótka charakterystyka jeziora. Typowa mazurska polodowcowa wanna, można powiedzieć, dosyć głęboka. Charakterystyczne dla tego jeziora bardzo niedostępne brzegi, przede wszystkim przez trzcinowiska, które miejscami wchodziły do wody 30-40 nawet metrów, myślę. I jak kończyło się pas trzcin, zaraz przy, mieliśmy już głębokości od 4 do 5 metrów, w zależności od miejsca. Także tak to wyglądało. Bardzo dużo roślinności podwodnej na płytszych obszarach, mnóstwo moczarki. Przy brzegu naprawdę było bardzo ciężko znaleźć jakieś puste place, ale coś tam szukaliśmy. Troszkę głębiej też dużo zielska, takie farfocle, ja nie wiem jak ono się nazywa, no ale od groma tego, ciągnące się tak powiedzmy do głębokości 3-3,5 metra i zaraz za tym zielskiem właśnie już było pusto, tylko jeszcze tam miejscami leciuteńko. No i tak jak wspomniałem, jezioro dosyć głębokie, także było naprawdę gdzie szukać karpi. Jeśli chodzi o nasze podejście do tego jeziora, wybór miejscówek i tak dalej, tak jak wspomniałem, brzegi mocno niedostępne przez te trzcinowiska i tak naprawdę było tylko kilka miejsc na jeziorze, gdzie można było rozbić większy obóz na 3 osoby. Mieliśmy 6 kijaszków do dyspozycji i po prostu chcieliśmy obłowić jak największą powierzchnię jeziora, dlatego zdecydowaliśmy się usiąść w najbardziej strategicznym miejscu, czyli po prostu jak najbliżej środka wody. Było jedno takie miejsce, tam rozbiliśmy obóz. No i wiadomo, no, lewa strona była Rafała. Śmiało można powiedzieć, że to były bardzo dobre rewiry. Tam fajne ryby mi powychodziły w poprzednim roku. Tym się kierowaliśmy właśnie, także skrajny lewy zestaw Rafała poleciał na taki winkiel, głębokość pomiędzy 3 a 4 metry. Tam było pas trzcinowisk ciągnący się i zaraz wcięcie właśnie w trzciny, troszkę właśnie wypłycenia na tym winklu. Często tam łowił miejscowy wędkarz, łódkę tam parkował, taki dziadek, ale o tym usłyszycie troszkę od Rafała później. Nie było lekko na tym miejscu, miejsce bardzo, bardzo przerąbane. Ja tam kilka fajnych ryb straciłem w trzcinach w poprzednim roku. Następny zestaw Rafała poszedł w nowe rewiry, bardzo daleka wywózka, prawie pod 600 metrów, tam było na pewno 500 metrów z kawałkiem. Ja nie obławiałem tamtych rewirów w tamtym roku. Znaleźliśmy taki fajny język wychodzący z trzcin na wodę. Wiadomo, usypana góreczka tam do niego, fajnie to wyglądało na echosondzie. Rafał zdecydował się właśnie tam położyć jeden zestawik. Pamiętam, że tam jednego popka położył na Hinchstick Rigu na pierwszą nockę właśnie. A następnie miejscówki wybierał Daniel. Daniel zdecydował się na prawą stronę, miał taką fajną zatoczkę z prawej strony właśnie. Tam też udało mi się złowić jedną siedemnastkę w zeszłym roku, także też obiecujące miejsca. No i wiadomo, byliśmy tam na początku maja, wiosna, teoretycznie karpie powinny wychodzić na płytszą wodę i się po prostu wygrzewać, korzystać z tych kąpieli słonecznych. Pogodę mieliśmy taką w kratkę, ale do tego zaraz dojdę. Następny kijaszek Daniela poszedł na drugą stronę jeziora, w sensie na pod drugi brzeg. Tam też zrobiłem kilka brań w tamtych rewirach w tamtym roku, także też wiedzieliśmy, że karpie tam też chodzą pomiędzy właśnie wzdłuż właśnie tych trzcin. Także tam poszedł drugi zestawik Daniela. Mi został środek.
Ja wybierałem ostatni, po prostu już trochę ryb złowiłem na tym jeziorze, także chłopaki mieli pierwszeństwo wyboru. Mi został środek, ja zdecydowałem się jeden zestaw wywieźć w miejsce obiecujące, można tak powiedzieć, bo widziałem, chyba byłem w listopadzie, nie, to był chyba jeszcze październik właśnie, też byłem na tym jeziorkiem właśnie na dwie szybkie nocki, można powiedzieć. Nic wtedy nie trafiłem, ale zaobserwowałem właśnie, że w jednym miejscu były spławy karpi. Jak później wybadałem to miejsce, okazało się, że jest tam sporo ochotki. Także tym swoim pierwszym zestawem zdecydowałem się właśnie na to miejsce. Położyłem swój zestaw, tam było ponad 3 metry, można powiedzieć, że nie za bardzo podręcznikowo właśnie jak na taką wczesną wiosnę, ale taki pomysł mi wpadł do głowy, po prostu tak zrobiłem. Drugi zestawik był bliżej właśnie lewego zestawu Daniela, ten sam pas trzcin, tylko on jest, wiadomo, tam bardzo długi, nasze zestawy były w odległości, myślę, tak około 100 metrów i tak to wyglądało, jeśli chodzi o wybór miejscówek. Chłopaki właśnie starali się kierować właśnie wiosenną taktyką, jakieś właśnie płytsze miejsca. Daniel tam postawił jeden zestaw chyba na niecałych 2 metrach, te placki były właśnie. Rafał tym daleko wywiezionym też obstawiał właśnie takie płytsze rejony. No i generalnie jeśli chodzi o nęcenie, podejście, tak, zestawy, każdy z nas przybrał, można powiedzieć, podobną taktykę, w sensie takim, że jeden zestaw każdy miał troszkę większy, a drugi taki mniejszy. Chcieliśmy zobaczyć, co po prostu będzie działało na ryby. Też tak próbowaliśmy, że na przykład różne zestawy. Rafał właśnie jednego popka na Hinchtick Rigu zrobił, Daniel, jeśli pamiętam, jednego popka miał na Roni Rigu. Ja swój jeden zestaw miałem 2x24, bardzo gruby zestaw, te miejsce zasypałem tylko kulkami, a wszystkie inne miejsca właśnie nęciliśmy taką mieszaneczką. Ja zrobiłem wcześniej, ugotowałem orzechy tygrysie, one już tam trochę postały, do tego dodałem kuleczki, truskawkę 15 mm całe i pokroiłem również 20 na pół, do tego troszkę rzepiku, konopi, wszystko zalane mocno, chyba tam zalałem to wszystko 2 glugami. Wszyscy używaliśmy na początku właśnie tej takiej właśnie mieszanki, plus do tego jeszcze mieliśmy tam proteinę raka, GLM-a, squida, fruteisa, generalnie do wyboru, do koloru, ale zaczęliśmy właśnie od tego truskawkowego miksu. Daniel, pamiętam, że tam dorzucał tylko na jedną miejscówkę jakieś tam różne jeszcze dodatkowe kulki, dwudziesteczki różnych smaków, tam jakiś GLM, rak, squidzik. I tak to po prostu sobie wymyśliliśmy. Robotę, myślę, zrobiliśmy bardzo dobrą pierwszego dnia. Wszystko już było gotowe. I po pierwszej nocy, w nocy, o dziwo, właśnie pierwszej nocy wstaliśmy i nic. A słyszeliśmy w nocy kilka spławów, wieczorem też kilka spławów. Tak na słuch wyglądało to zachęcająco. No ale okazało się właśnie, że nic się nie wydarzyło. Pierwszej nocy ogólnie w ogóle mieliśmy przymrozek. Także to była zaskakuwa. To była noc z 9 na 10 maja, także no troszkę dziwny jest ten rok pod względem pogody. Takie figle płata pogoda. Także tłumaczyliśmy to sobie, że po prostu było za zimno, jak na taką wczesną wiosnę, i powiedzieliśmy sobie, że po prostu przez ten przymrozek nie mieliśmy brania. Ja podczas tej pierwszej nocy miałem kilka pików na kijaszku, który był wywieziony właśnie na tą miejscówkę z tą ochotką. W jeziorze występuje bardzo dużo drobnicy, przede wszystkim sporej krasnopióry, i miałem takie po prostu myśli, że ten mój zestaw przez noc był dziubany właśnie przez te krasnopióry, i pomyślałem sobie, że może być taki scenariusz. Każdy z nas łowił na kamakurę, wiadomo, ostro jak cholera.
że po prostu jedna z tych krasnopiór nadziała mi się na haczyk i trzeba poprawić właśnie ten zestaw. Także chciałem to zrobić. Zanim to zrobiłem, ukręciłem nowy zestaw i tak sobie pomyślałem, skoro jednym zestawem łowię na bardzo grubo, to zrobię ten drugi jeszcze właśnie drobniejszy. No i tam poszedł właśnie orzeszek podwieszony jedną sztuczną kukurydzą. Okazało się, że z tym pierwszym zestawem wszystko było ok, ale zmieniłem na świeży zestaw, położyłem, dosypałem troszkę właśnie tej truskawkowej mieszanki. Te miejsce ogólnie poprzedniego wieczoru dosyć mocno zasypałem. No i pomyślałem, że teraz wszystko gra na 100%. Właśnie wróciłem do brzegu. Później zrobiliśmy jakieś śniadanko, pojechałem do sklepu po zakupy, przyjechałem, no i nagle siedzimy sobie właśnie około południa, gdzieś około właśnie 12 to była, no i nagle rolka właśnie na tym moim świeżo wywiezionym zestawie. Skoczyliśmy szybko do pontonu z Danielem, popłynęliśmy, no i zobaczcie. Osiemnaście, dziewiętnaście. Nie. Nie! 21! O kurwa. 21! Ale przypierdolił. Ty, no co jest? On wisi na macie. Nie no jak, to wyważył mniej. Wiesz co, możecie trochę go wyrównać, ale nie pajacowałbym specjalnie. No. 21? 29 za tą chwilę. Wisi trochę na tą stronę, to jest ten, ale nie będzie tu mieć dużej różnicy. No połóżcie go w macie, poprawcie go i go jeszcze raz. Ale no jest... Nie no, jest grubo, nie? No to ładnie gościu przypierdolił, co? No kurwa, nie. Bo on jest jeszcze, wiesz, na wiosnę, tak jak Marzi mówił. Ale zobacz góry, jak on jeszcze... Miał jesień. Jesień nabijał się i zaraz teraz nie było tarła i... Nie, mówię, to on, do tyłu łuski, nie? Wcześniej to mi chyba nie do tyłu. O, teraz jest równiuteńko, no i teraz już na pewno nie będzie. Nie, 20, troszeczkę jest mniej, 28 jest. No. 28. Nowy PB! Pierwsza 20 w życiu od Zikusa! Kurwa, muszę dobra, damy mu odpocząć. Dzisiaj woda z szybko poszło, można powiedzieć. Pierwsze branie po niecałej dobie, jak tutaj jesteśmy. Mega ryba, zobaczcie. Fajna historia, bo trzeci raz jestem na tej wodzie. Trzecia moja zasiadka i trzeci raz go złowiłem. Tylko teraz ostro przywali przez jesień. Jeszcze przed tarłem. Jest moja pierwsza 20 w życiu. Dokładnie 2800. Jest mega, mega. Ręce mi odpadają, bo już jesteśmy po fotkach. Także wiecie co się dzieje, jak jest nowe PB. Dobra. Come on! Pięknie jest. Dziękuję ci za odwiedziny. Polubił mnie trzeci raz. Myślę, że spotkamy się jeszcze raz. Bądź zdrowy, rośnie duży. I uważam na kusoń. Oh yeah. Początek był mega, niecała doba łowienia. No i udało mi się w końcu po wielu latach prób złowić swoją pierwszą 20. Jeszcze z tak ciężkiej wody, no byłem mega, mega, mega szczęśliwy. Tam w pewnym momencie poleciało mi kilka łezek szczęścia.
Także zaczęło się po prostu no mega, mega, mega. Tego samego dnia ja musiałem wyskoczyć do cywilizacji, załatwić kilka swoich spraw. Chłopaki tam poprzewozili zestawy, też każdy z nich dał po jednym właśnie takim zestawiku orzeszek właśnie z podpiętą sztuczną kukurydzką. To zadziałało, także myśleliśmy właśnie, że kolejne ryby też mogą się skusić na taki zestaw. No ale właśnie po drugiej nocy też się właśnie nic nie wydarzyło. Mi zaczęło troszkę szwankować zdrowie niestety. Musiałem też wyskoczyć do lekarza na konsultację. No tam dostałem leki, wróciłem nad wodę właśnie, ale już to nie było takie komfortowe właśnie łowienie. I przed trzecią nocą, tak jakoś siedzieliśmy pod wieczór właśnie, słyszeliśmy wcześniej kilka spławów. Z lewej strony Rafała, tam troszkę dalej jest też taka bardzo, bardzo fajna zatoka. Fajne też rybki tam mi powychodziły, między innymi właśnie poprzednie PB 18,5, cudowny lampas z tamtego roku. Także pomyślałem sobie, że warto też zajrzeć w te rewiry. Chciałem po prostu, żeby chłopaki też coś fajnego złowili. No i zasugerowałem im, żeby właśnie popłynęli właśnie w tą zatoczkę, zobaczyć, czy są tam ryby, czy może nawet je przepłoszyć na wodę, żeby poszły tam na te nasze zestawy. Chłopaki popłynęli, wrócili po około pół godziny, podjarani jak cholera, prawie że fruwali ze szczęścia, bo znaleźli właśnie karpie. No i Rafał postanowił właśnie ten swój daleko wywieziony zestaw właśnie przewieźć właśnie w tą zatoczkę. Tam chłopaki zrobili to tak na patencie właśnie, że oddalili się trochę na wodę, rzucili właśnie na żyłce bakleda właśnie i wtedy właśnie tutaj się złamali na tym bakledzie, wrócili właśnie do naszego obozowiska. No i jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę, pod wieczór, pierwsze branie Rafała. Torpeda. On wagę ma... Powiem wam, że ta ryba może urosnąć, bo zobaczcie, on ma głowę proporcjonalną, taką małą, ta, w stosunku do ciała. Tak, on ma wagę z szerokości, bo on jest szeroki z góry, nie? On jest, tak jak Michała, nie? Nie, że wiesz, że z góry ta waga, kurde, idzie mu, nie? To mój pierwszy mazurski dzikus, przepiękna ryba, po trzech dniach oczekiwania postanowiliśmy popłynąć, poszukać ryb i znaleźliśmy je w zatoce, a oto efekt, postawiliśmy zestaw, dwie godziny branie i oto jest gagatek, przepiękny, mazurski. Super. Było widać olbrzymią radość Rafała z tego jego pierwszego mazurskiego dzikusa, także zarąbiście. No i jak się okazało, przesunięcie właśnie tego zestawu w tą zatoczkę to był strzał w dziesiątkę, bo miejsce znowu odpaliło. Tym razem Rafał oddał te branie Danielowi. Popłynęliśmy z Danielem, no i Daniel trafił zarąbistą rybę. Udało się. Jest piękny lampas. Po trzech nockach w końcu się udało. Znaleźliśmy fajną zatokę. Ewidentnie ostoja ryb. Mały, delikatny przyponik, jeden orzeszek, jedna sztuczna kukurydza i pojechał nad ranem. Zaparkował w trzcinach. Ciężka warka. Paluchy pocięte, ale było tego naprawdę warto. Zajebista, piękna rybka. Takie właśnie uwielbiam. Dziękuję ci bardzo. Zobaczcie na tą piękność. Piękny jest. Mama! Trzecie branie z tego miejsca nastąpiło tego samego dnia, zaraz jak się ściemniło. Wypłynęliśmy z czołówkami z Rafałem, no i okazało się, że to większy karp.
Mazurska dzika perła. Branie 22:30, szaróweczka pierwsza i oto on, trzecia ryba z miejscówki, którą wytypowaliśmy. Największa z tej miejscówki. Przepiękny, dziki, wielki, ciężki mazurski karp. I przede wszystkim mega silny, bo mega silny. Ładnie cię tam przewiózł. Wpuszczamy. Amfibie. Zobaczcie, kurwa. Mogę puszczać? Tak. Wypuszczę, chcę iść do domu. Now you are free. Ale ryba. To, co mnie zaskoczyło podczas holu tej ryby, to jej siła. Wypłynęliśmy właśnie z Rafałem. Rafał no, może siedzieć tylko właśnie plecami w kierunku dzioba na pontonie. Ja byłem na ławeczce, sterowałem wiosłami właśnie i musiałem umożliwić właśnie Rafałowi, żeby on cokolwiek właśnie widział, jak walczy z tą rybą. Także napływaliśmy do niej bokiem, no i Rafał miał czołówkę, ja miałem czołówkę i po prostu widzieliśmy każdy ruch tej ryby, każdy ruch jej po prostu był majestatyczny. To nie było żadnej szarpaniny, tylko takie spokojne ruchy. No i mówię, po prostu ta ryba miała taką moc, po prostu ciągała nas po tych trzcinach jak chciała, no aż do momentu właśnie, aż skapitulowała. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo silne rybsko. Nad ranem kolejne branie z tego miejsca, już czwarte. No i tym razem u Rafała wylądował taki średniaczek. Jest drugi mazurski dzikusek, poranny budzik. Ryba zaparkowała w trzcinach. Popłynęliśmy we dwóch. Bardzo ciężko, bardzo ciężka walka. Trudne warunki, no ale udało się. Kamakura trzyma najlepiej. Kamakura robi robotę. Kamakura robi robotę. Piękna ryba. Niestety tego poranka ze mną było coraz gorzej, no i niestety zapadła decyzja, że kończymy zasiadkę ze względu na mój pogarszający się cały czas stan zdrowia. Musiałem wrócić po prostu do cywilizacji na kurację lekarską. No ale myślę, że wynik fajny zrobiliśmy, jak na 4 nocki, 5 brań, 2 duże ryby. Fajnie, fajnie, że każdy z nas coś złowił. Także było całkiem nieźle, myślę. Po ponad tygodniu wróciłem do zdrowia, miałem jeszcze trochę urlopu, więc zadzwoniłem do Rafała z pytaniem, czy nie chciałby jeszcze raz przyjechać na Mazury. Oczywiście się zgodził, także usiedliśmy drugi raz na tej samej wodzie na 4 noce. Woziliśmy w te same miejsca, co na poprzedniej wyprawie. Trochę zmieniłem miks, można powiedzieć. Tym razem mieliśmy ze sobą Fruit Ace'a zalanego wcześniej właśnie glugiem o tym samym smaczku i squidzika, jeśli chodzi o proteinę. Do tego rzepik, też na bieżąco zalewałem to wszystko glugiem, Fruit Ace'em. No i oczywiście orzech tygrysi, który bardzo, bardzo podszedł, było to widać na poprzedniej wyprawie właśnie tym mazurskim karpią, także orzecha tygrysiego nie mogło zabraknąć w tym miksie. No i po pierwszej dobie rolka u mnie, jak się okazało, pierwsza moja spinka w życiu na kamakurę.
poczułem tylko dwa szarpnięcia łbem i to wszystko. No, ciężko w to uwierzyć, ale czasami się zdarza. Myślę, że to przez to, że miałem właśnie mocno zbalansowany zestawik. To był mały popek Fruit Ace z orzeszkiem. On tak mocno bansował na dnie. Myślę, że karp jakoś tak inaczej ziewnął, gdzieś tutaj z boku dostał, tylko leciuteńko, szarpnął dwa razy i po prostu haczyk mu się wyrwał po prostu. No. No cóż, nie fart jak cholera, zdarza się, ale jakoś się tym nie załamałem. To było po pierwszej nocy, także mieliśmy jeszcze trzy nocki. Miałem przeczucie, że jeszcze doczekamy się kilku brań karpiowych. Także na spokojnie robiliśmy dalej swoje. No i następne branie u Rafała. Z winkla fajna, zarąbista ryba wyszła. Jest klocuszek. Poranny, 4:30 branie. Ciężka walka w trzcinach. Ale udało się. I mazurski wojownik. W kapitalnej wadze. 18,650. Dokładnie mogliśmy to sprawdzić dzięki naszej elektronicznej wadze kordy. No i jest. Piękna ryba. Piękna, nabita i grą samica. Mazurski, skurwol, piękny. Dziękuję za odwiedzinki. I powoli będziemy się z nim żegnać. A, gotowy, dobra. Nie przetrzymujemy dłużej. Dobra. Yeah! Czub luz! Pomogę ci, gruby! Go! Pa! Okej! Druga osiemnastka Rafała z tego jeziora, naprawdę zarąbiście, mocno podbudowała nas ta ryba, dała nam mocnego kopa do działania, no bo pogodę to mieliśmy fatalną, huragany momentami, wiatr, ostatniego dnia nawet załapaliśmy się na grat, naprawdę nie było lekko, jeśli chodzi o pogodę, no ale daliśmy radę, fajna naprawdę kozacka ryba u Rafała. Następne branie rano u mnie na moim kiju, miejscóweczka ta sama, która na poprzedniej wyprawie właśnie dała tą pierwszą moją 20 w życiu. Miałem tam, pamiętam, skujdzika, pojedyncza kulka 20 mm, do tego taki większy orzeszek, zasypany właśnie tym miksem wcześniej przeze mnie przygotowanym, no i też mi się trafiła fajna, spasiona mamuśka. Kolejna mega ryba. Teraz ja się doczekałem. Rolki. Podbierałem go ponad 300 metrów od położenia miejsca zestawu. Jechał. W sumie jechała, bo to samica. Jest mega nabita ikrą. Zobaczcie. 16,5 kg mazurskiego cudownego wojownika, ale trzeba powiedzieć wojowniczki. Piękna ryba. Jest mega. Nie męczymy się. Wypuszczamy. Śmiało można powiedzieć, że podczas tej zasiadki terroryzowały nas liny. Jedna miejscówka u Rafała to były chyba 2 czy 3 liny. Drugie moje miejsce też zaatakowały liny i nawet kombinacja z rozmiarem przynęty nie pomagała. Po prostu im większy zestaw robiłem, tym większe liny wychodziły. No i ostatnim linem był taki lin pod 4 kg, który przydzwonił na 2 dwudziestki.
No ale następne branie karpiowe u Rafała, niesamowita rolka podczas takiego sztormu, huraganu, deszcz, wypływamy po tą rybę, ryba jedzie i jedzie i jedzie, okazało się, że fartownie poszła na otwartą wodę, tam po prostu ją dogoniliśmy, piękna, piękna walka na otwartej wodzie, naprawdę duża, duża moc ryby, no i Rafał wyciągnął naprawdę bardzo wyjątkową rybę. Spójrzcie na to. Mazurski lampus. Przepiękny. Szalony wojownik. Nawet próbował zwiać z podbierakiem. Nie poddawał się do końca. Pierwsza ryba z moich brań tutaj, z brań z mojego kija, która poszła na otwartą wodę. Fenomenalna walka, fenomenalna ryba. Ostatniej nocy jeszcze jedno karpiowe branie, znowu u Rafała pojechał winkiel, tym razem taki średniaczek, ale tak tam namieszał w trzcinach, śmiało można powiedzieć, że najbardziej z tych wszystkich ryb podczas tych dwóch wyjazdów, ale walka z nim poszła nam naprawdę bardzo gładko, myślę, że po prostu już złapaliśmy trochę wspólnego rytmu z Rafałem, bo tak generalnie oprócz tego lampasa i tej mojej dwudziestki i szesnastki, wszystkie ryby absolutnie ładowały się w trzciny i tak dalej, także tam była niezła zabawa, odplątywanie, przetrzymywanie ryb, wymienianie się kija, ja brałem w pewnym momencie kija, Rafał podbierał rybę albo na odwrót, także zarąbiście się po prostu zgraliśmy. Trzecia rybka, ostatni nasz karp na tej zasiadce. Że Mazury Tour dobiegają końca, ale na pewno tu jeszcze wrócimy. Piękna ryba z dzikiej mazurskiej wody. Do zobaczenia. Jeśli chodzi o aspekt techniczny łowienia właśnie w takich ciężkich warunkach, w takich głębokich trzcinowiskach, gdzie nieraz zdarzało nam się właśnie, że ryba mocno, mocno wchodziła w trzciny, przede wszystkim mocne kije. My stosowaliśmy 3,5 LB dziesiąteczki, żeby było wygodniej podczas wywózki. Czasami się zdarzy, że trzeba po prostu przytrzymać rybę na siłę, żeby ją wpakować do podbieraka, żeby już tam bardziej nie wchodziła w te trzciny, także mocny kij jak najbardziej się przydaje. Kołowrotek, dobrze by było jakby był z pojemną szpulą, wtedy możemy szukać ryb daleko od swojego obozowiska, tak jak Rafał to robił na samym początku pierwszego wyjazdu, wywoził jeden zestaw na ponad 500 metrów, żeby zlokalizować ryby. Także duża szpula jak najbardziej się przydaje. No i na szpulce wiadomo, jeśli chodzi o dalekie wywózki, plecioneczka, my stosowaliśmy subraid kordy. Wiadomo, razem z Rafałem jesteśmy w teamie kordy na Polskę, także używamy produktów kordy. Bardzo fajna plecioneczka, szybko tonie. No i pięknie pokazuje brania ze znacznych odległości, bo tak ja swoje zestawy wywoziłem na ponad 300 metrów i podczas brań no to naprawdę rola, także plecioneczka się przydaje. Idąc dalej właśnie strzałówka Snack Leader musi być najmocniejsza jaka jest ze względu na trzciny. Tym razem podczas wiosny no, mieliśmy tylko świeże trzciny i zeszłoroczne, także nie było aż takiej tragedii z nimi, ale lepiej chuchać na zimne, jak najmocniejsza strzałóweczka, przynajmniej nawinąć z 30, nawet 50 metrów, bo czasami może się zdarzyć, że naprawdę ten karp pójdzie bardzo, bardzo głęboko w trzciny, także mocna strzałówka bardzo się przydaje i przede wszystkim łatwiej jest ją wyplątywać niż jakąś taką cienką właśnie plecionkę, także strzałóweczka 30-50 metrów, no i później króciutki odcinek Ledcore'u Duracord 65 LB, króciutki, tutaj Ledcore miał tylko za zadanie po prostu chronić rybę przed obtarciami zestawu, no i zestawy końcowe używaliśmy, chłopaki lecieli głównie na multikombi rigach. Później ja też na kombi rigach, tylko po prostu łączących inaczej materiał sztywny z miękkim,
ale generalnie można powiedzieć, że używaliśmy takich samych przyponów, haczyki, kamakura, oczywiście white gapy, czwóreczki. No i ja podczas drugiego wyjazdu używałem też kranków numer 2, kamakura. Nowość na ten rok, kordy, bardzo, bardzo, bardzo dobre haczyczki. Tutaj zdradzę Wam, że kilka fajnych ryb już po tych Mazurach strzeliłem na te haczyki, także też śmiało mogę polecić. No i zestawy, jakie nam się sprawdzały, no można powiedzieć różne, jeśli chodzi o właśnie przynęty, kuleczka z orzeszkiem, no ale większość karpi właśnie połowiliśmy na jakieś kombinacje takie miniaturowe, orzeszek, sztuczna kukurydza, albo Rafał też stosował dwa orzeszki tygrysie nawiercane, w środek leciutko troszkę właśnie korka, żeby to się unosiło nad dnem. To się wszystko sprawdzało. Zestawy swoje kręciliśmy na bumie 0,65, wszystko ładnie wytrzymywało, także też zarąbisty materiał. No a jeśli chodzi o miękki odcinek tych kombi rigów, no to stosowaliśmy plecionkę, ja stosowałem plecionkę Camo 50 LBS-ów albo Lidera Armacord też 50 LBS-ów i podobnie robił właśnie Rafał, Armacord 50 LBS-ów. No i wszystko naprawdę, no były momenty naprawdę, że to była naprawdę siłowa walka, trzeba było przytrzymać tą rybę. W szczególności właśnie ta druga osiemnastka Rafała, no tam się po prostu w pewnym momencie zamieniliśmy. Ja wziąłem kij, bo po prostu widziałem, co tam się dzieje. Przetrzymałem mocno rybę, po prostu ją dociągnęłem. Rafał ją podebrał pod bierakiem, co też nie jest takie proste właśnie w takich gęstych trzcinowiskach. No ale udało się i podczas właśnie holu tej ryby wszystko wytrzymało, także śmiało mogę polecić te produkty, jeśli chodzi właśnie o aspekt techniczny łowienia w takich właśnie ciężkich warunkach. Jak zobaczyliście, łowienie dużych karpi z wód PZW jest możliwe, jak się do tego odpowiednio podejdzie. Zobaczcie, co Rafał miał do powiedzenia po tych dwóch zasiadkach na dzikusie. Korzystając z okazji, chciałbym się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami z dzikiej wody. Więc łowienie tutaj wygląda zupełnie inaczej niż na łowisku komercyjnym. Po pierwsze, każda ryba, każde pranie daje niesamowite emocje. Każda ryba cieszy, niezależnie od tego, jakich jest rozmiarów. Skupiać się trzeba bardzo na tym, żeby wszystko było zrobione jak należy. Nie można sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd, bo być może szansa będzie tylko jedna. A trzeba ją wykorzystać, bo ryby są bezcenne i bardzo, bardzo wartościowe i piękne. Kolejna taka sprawa to, że jest dużo więcej miejsca do łowienia. Można sobie puścić wodze fantazji, można się realizować praktycznie na całej wodzie. Są przeszkody w postaci innych wędkarzy korzystających ze zbiornika, jak spinningiści, czy dziadek na łódce, który mi tu parkuje codziennie nad zestawami, ale to są uroki takiej wody. Każda ma jakieś swoje plusy i minusy. Że polecam Wam bardzo spróbować sił na dzikusie, mimo że pewnie tych ryb nie będziecie łapać tyle, co na komercji, ale złapiecie jedną i Was napędzi to tak mocno, że nie będziecie chcieli przestać. Ja już wiem, że to jest początek mojej drogi, mojej dzikiej drogi karpiowej. Będę tu wracał, bo mnie tu przyciąga jak magnes. Ja również zachęcam wszystkich tych, którzy do tej pory łowili tylko na komercji, aby spróbowali swoich sił na wodach PZW. Jak zobaczyliście, łowienie dużych karpi na państwowych wodach jest możliwe. Ja tutaj jeszcze zdradzę Wam, jak do tego ja podchodzę, szukając właśnie jezior, jak znalazłem właśnie to jezioro z tymi dużymi rybami, które zobaczyliście. Trochę czasu trzeba na to poświęcić. Ja po prostu zrobiłem to tak, wchodzę sobie na telefonik, mapa, Google, patrzę sobie jeziora w okolicy, przybliżam, oddalam, patrzę, czy są jakieś fajne wypłycenia, jakieś ciekawe kształty,
Najpierw jezioro musi mi się spodobać na mapie. Spisuję sobie właśnie tak jeziora, które mi wpadły w oko, że tak powiem. Później szukam trochę informacji na temat każdego zbiornika w internecie. Czasami się zdarzy, że są wymienione właśnie gatunki ryb występujące w danym zbiorniku. No i jeśli się trafi tam, że jest wymieniony karp, to już z automatu warto się zainteresować taką wodą, zrobić rekonesans i tak dalej, pojechać, zobaczyć. Czasami można spotkać jakiegoś miejscowego wędkarza nad wodą, który nam troszkę podpowie. Ja tak właśnie zrobiłem, wypisałem sobie kilka jezior. Pojechałem na jedno, pojechałem na drugie, pojechałem na trzecie. Tutaj kogoś spotkałem, tam kogoś spotkałem, tutaj się trochę podpytałem, tutaj ten. Czasami może się tak zdarzyć, że będziecie oglądać jezioro, to jest najfajniejsza podpowiedź, tak, a tu nagle spław i najfajniej by było, jakby to był spław dużej ryby, także od razu w takim przypadku warto siadać na takie jezioro. Ja jeszcze kieruję się tym, że patrzę na naturalny pokarm, szukam wód czystych, z czystą wodą. Jak woda będzie czysta, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie występował tam rak, a to jest dobra, naturalna proteinka dla karpi. Dalej małże, ochotka, czy występuje. Jeśli jest dużo naturalnego pokarmu i traficie jakąś informację, że kiedyś jezioro było zarybiane we wcześniejszych latach karpiem, można liczyć na to, że będą na tym jeziorze pływały duże ryby, które miały na czym budować właśnie swoją masę. Także jak się poszuka, to można śmiało znaleźć. Tutaj jeszcze czasami się zdarzy, że jezioro jest położone wśród pól rolniczych, co powoduje, że woda jest bardzo żyzna, bogata w mikroelementy, pierwiastki jakieś tam, co wszystko sprawia, że po prostu ryby będą miały tam duże przyrosty. Ja, można powiedzieć, mam w czym przebierać na Mazurach. Kraina Tysiąca Jezior, zbiorników nie brakuje, ale staram się wybierać też takie jeziora, które są oddalone mocno od cywilizacji, jak najmniej ludzi, żeby było dookoła. Jakiś ciężki dojazd do zbiornika, to wszystko może sprawić, że znajdziemy jezioro, gdzie nie spotkamy ani jednego wędkarza, no i wtedy jest bajeczka. Ja mam na oku już następną wodę do sprawdzenia. Niedługo siadamy tam z chłopakami, także w przyszłości na pewno zobaczycie filmik również z tej nowej wody. Mam nadzieję, że pójdzie nam tak samo dobrze, jak właśnie na tej wodzie nam poszło i położymy na macie kilka koni. A tymczasem pozdrawiam wszystkich i widzimy się na następnym filmiku. Siemanko, hejka!